więc 5 rzeczy, które nienawidzę w Lamborghini Aventadorze S. Te 5 rzeczy nie są nie wiadomo jakie duże, ale żadne auto nie jest idealne, więc zaczynamy. Numer 1. Waga. Waga tego auta to aż 1575 kg. To dosyć dużo w porównaniu do na przykład konkurenta McLarena 720S, który waży tylko 1283 kg, a jest przecież tańszy. Warto w tym miejscu także wspomnieć o tym, że auto jest naprawdę duże. Na szerokość to prawie tak jak pick-up. Numer 2. Miejsce. Miejsca w tym aucie nie ma prawie żadnego. Ledwo można znaleźć miejsce na telefon, a bagażnik to tylko 140 litrów. To także niezbyt dużo. Numer 3. Kluczyki. Kluczyki to nie najważniejsza część auta, ale każde auto Lamborghini ma ten sam typ kluczyka i nie ma w nim nic specjalnego w porównaniu do nowych kluczyków BMW, a BMW jest przecież dużo tańszy niż Lambo. Numer 4. Cena. Cena to zdecydowanie nie jest najmocniejsza strona tego auta, bo auto kosztuje aż $500 000. To już można byłoby kupić sobie niezły dom. Numer 5. Płyn do spryskiwaczy. Miejsce na płyn do spryskiwaczy jest usadowione w takim miejscu, że bez rurki jest to praktycznie niemożliwe wlać płyn bez oblewania nim auta, ponieważ klapa od bagażnika albo raczej maska blokuje nam łatwy dostęp. To tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybnąć kanał i zostawić łapkę w górę. I piszcie, jakie auta chcielibyście zobaczyć na kanale. Postaram się przeczytać każdy komentarz i zostawić pod każdym łapkę w górę. A z mojej strony to tyle na dziś. I widzimy się przy Twoim aucie.